Warto zgarnąć łopatę. Prawie że zniszczona, ale będziemy mogli ją przetopić oczywiście kiedyś tam. Okej. Żagle na maszt i na pustynię. Dobra, tamto wzgórze to będzie dobry pierwszy cel. Lecimy do Netheru. Nie żeby coś, uwielbiam tą serię, ale troszkę nudnawo. No niestety, to jest właśnie dlatego też być może robię to na Ninja Streamie. Musimy znaleźć stół do zaklinania i księgi. Po prostu musimy, to jest element progresu w tym modzie. Ja muszę to znaleźć. Także zapraszam na kolejne streamy, dzisiaj nie idziemy do Netheru. Zwłaszcza teraz, kiedy ja już jestem kilka dni drogi od bazy. To nie będę zawracał. Ten śpiwu bardzo pomaga w oglądaniu względem poprzednich sezonów. Tak, tak. Dokładnie. Dobra, ta niewielka pustynia się kończy. Przed nami góry, odrobinę równin. Nie ma sensu chyba wchodzić w te góry. Tam nic ciekawego nie znajdziemy. Ale tak, eksploracja to jest element wyzwania i progresu w tym modzie. Trzeba ruszać na te dalekie wyprawy, co wymaga przygotowania. To jest gra survivalowa, przypominam. Tak, czyli gdyby hop, siup, wszystko było dostępne, no to troszkę by się mijało z celem. Wejdźmy na ten szczyt. Okej, równiny. Warto nimi przejść, ale kierujmy się na południe cały czas, odrobinę. Pablo, szkoda, że nie robię 3-godzinnego streamu. No nie wiem, tak mi się wydaje, że 2-godzinny to akurat. Teraz tak, jedzenia nie mamy jakoś strasznie dużo. Czyli jeżeli to możliwe, dojmy krowy. Nie myślałem może o streamach 3-godzinnych. Znaczy ja mógłbym, ale to chyba by było za dużo. Okej, pytanie właśnie teraz, czy cofać się tu, żeby badać te równiny, czy w tym kierunku? Chyba mamy ocean za tym laskiem. Albo i nie. O, kupa, ale w sumie w tej wersji produkcja kup nie jest aż tak upierdliwa jak w poprzednich. Gdzie te wioski, cholera? Już takie połacie równin przyszliśmy i nic. Godzinne to na OnlyFans. Bardzo mało wiosek, tak. Chyba, właśnie pytanie, czy zmienili, chyba zmieniali generację, generator świata w tej wersji. Okej, dobra, w sumie wiecie co, jak zrobimy? Wskakujemy na łódź i płyniemy wzdłuż wybrzeża tych równin. Wypatrując pustyni jakiejś, ale także wiosek. Żeglując mamy lepszą prędkość. Szybciej ogarniemy troszkę więcej terenu. Już chyba jesteśmy odpowiednio daleko, chyba nie ma sensu dalej na południe zmierzać.
oczywiście z łodzi nie wypatrzymy wszystkiego, ale... Czyli tak, troszkę cofamy się na północ w tej chwili. Ale w tym rejonie nie byliśmy. Może są na innym kontynencie? Mogą być, ale nie, powinny się w miarę równomiernie generować. To zależy od biomu. Bagna. Krowy wydoj, ale nie wszystkie krowy można wydoić. Trzeba patrzeć na ich wymiona. Tak, bo jeżeli się wydoi krowę, która nie jest gotowa, żeby dać mleko, to może kopnąć. Dalej na południe są wioski z ziemniakami i tak dalej. Tak. To prawda, ale też są tam opętani wieśniacy, nie? Co też troszkę utrudnia sprawę. Ja chcę jedynie stół do zaklinania i troszkę ksiąg. Dobra, w tej dżungli też wypatrujmy świątyń. Bo tam poza smoczym naczyniem wciąż możemy coś ciekawego znaleźć. Kiedy będzie możliwość robienia map? Jedyne co musimy zrobić, to znaleźć tą fortecę w Netherze. Tak naprawdę. Za duże ryzyko? Tak, ale okay, póki widzę ląd, to możemy płynąć dalej. Tu mamy chyba serię wysepek. Tak naprawdę. Okej, okay, jeszcze jest czas. Mam nadzieję, że w poniedziałek pojadę jak Adaś Miałczyński w Nic Śmiesznego. Nie, aż tak po bandzie nie pojadę chyba, ale tak, trzeba ich opieprzyć. Denerwujący ten internet. Bardzo. Okej, chyba będę musiał się na tej wysepce zatrzymać. Okej, może nie. Mamy ląd. Przeczuwam, że za wodą będzie wioska. Fajnie by było. O, pustynia. A, chociaż nie. To może być plaża. Tak, tylko wybrzeże. Okej, trzymajmy się lądu w tej chwili, bo za chwilę wieczór. Crown Prince, witam. Musimy lądować. Kałamarnice za chwilę się pojawią. W sumie tu przenocujmy na tym. Czy jesteśmy tutaj na mojej wysepce? Nie powinno być niebezpiecznie, jeżeli chodzi o wyjście. Szybkie śniadanie. Abonament 230 zł? A nie 500? Dobra, na łódź. Płyniemy dalej. Chyba potaniało? Aha. To zależy jakie prędkości, zależy jaka stabilność. Tak, troszkę ryzykowna inwestycja chyba. Tyle wydawać, a nie wiadomo jak to będzie działało. Chyba, że jest jakiś, nie wiem, okres próbny. Dobra, po lewej tajga, która niestety lubi się ciągnąć na dość dużym obszarze.
Kur. Znowu tak. Okej, ja nie będę chyba schodził na ląd, tylko płyńmy dookoła tego. Być może coś wypatrzymy. Zetnie kilka sekund i już F piszą, ale to dobrze, bo... O, kurde, w końcu, dobra, wioska. Wioska. Okej. Tylko pytanie, jaka wioska? Czyli tak, wioski... Im dalej, tym troszkę inaczej wyglądają. Wioski, które są bardzo blisko spawnu, są opuszczone i tam praktycznie nic nie ma. Wioski, które są troszkę dalej, tam możemy znaleźć jakieś ciekawe rzeczy. Pszenice między innymi. A wioski, które są bardzo daleko, tam możemy znaleźć opętanych wieśniaków. Których... Tak, to skomplikowana sprawa. O, tu są opętani wieśniacy. Okej, pytanie, czy ich zabijać? Jest pszenica. O kurde, udało się. Mamy sukces. A, tylko mamy tych wieśniaków. Oni są dość groźni ogólnie. I być może będziemy chcieli ich odczarować. To nie mam drabiny, nie? Potrzebujemy drabiny, żeby to zrobić. Czyli tak, tych wieśniaków będziemy mogli odczarować potem. Ale na razie nie. Czyli tak. Potrzebujemy drabin. Muszę zrobić stół rzemieślniczy. Okej, najbliższe drzewa w dżungli. Pnącza nie pomogą? Pomogą, ale tak czy inaczej, żeby zrobić pułapkę z pnączy, potrzebuję też stołu. Okej, to drzewo jest chyba najbezpieczniejsze. Dudko. A, po pnączach się wspiąć, jak po drabinie. A w sumie racja, chyba tak. A, tak, w sumie racja. A, czekaj, ja tu nie potrzebuję tego. A, w sumie racja, dzięki za poradę, faktycznie. Okej, czyli plan jest taki, bo nie chcemy zabijać tych wieśniaków. Nie tylko dlatego, że są dość groźni, ale też, że będziemy chcieli tu wrócić pewnego dnia, żeby ich odczarować. Oni są opętani, ale będziemy mogli ten urok zdjąć. Czyli plan jest taki, żeby sprowokować ich do tego, żeby zaczęli nas ścigać. Niech wpadną do tego dołu. A my się wydostaniemy po tych pnączach. Mam nadzieję, że oni nie mogą się wspinać po pnączach. Okej, dobra.
Będzie dużo sprintu, czyli zjedzmy coś. I zacznijmy. A, tylko ja muszę każdego wabić do indywidualnego tego, nie? Okej, to będzie upierdliwe. Kurde, jest dużo tutaj. Marchewki. Marchewki i pszenica. O kurde. Są szybcy? Bardzo. Są bardzo szybcy. A każdy musi mieć indywidualną dziurę, kurde. O tym zapomniałem. Okej, ten chyba nie wyskoczy z tej studni, czyli możemy go zignorować. Okej, o dobra, ściga nas jeden. Sprint. Dwóch, o kurde, niedobrze. Świnia, sorry, krowa w panice. Dobra, jeden nas ściga. Dwóch, niech tu wpadną, dobrze. Okej, dwóch uwięziliśmy, spoko. Dobry rezultat. Ale to, żeby to zrobić, ja potrzebuję więcej pnączy. Chyba, że szybko zdołam ich zablokować. W ten sposób. I teraz mogę odzyskać pnącze. Okej. Tak, to są opętani wieśniacy. Bardzo niebezpieczni. Bardzo, bardzo niebezpieczni. Okej, ci wieśniacy się rozbiegają i polują. Dobra, wiecie co? Ja nie będę ogarniał... Dobra, tego zabijemy chyba, bo jest ranny. O! Tajemnicze mięso. Okej, zabieramy to. Kamienie wyrzuć. Tajemnicze mięso, to się przyda też. Dobra, plan jest taki, żeby złupić tą wioskę i nie walczyć, jeżeli to możliwe, z tymi wieśniakami. Okej, ja muszę odchudzić ekwipunek też, cholera. Okej, co? Dobra, szybko wyrzucić jakieś niepotrzebne rzeczy, nie potrzebuję kurde tyle ziemi. Powywalajmy to, w cholera. Okej, tam jest dwóch wieśniaków, ja chcę zgarnąć jedną marchewkę i jedną pszenicę, dosłownie, kurde. Czy te marchewki są wyrośnięte? Nie są zbyt pomarańczowe. A, to ziemniaki! O, dobra, mamy ziemniaki. Okej, nie prowokujmy tych wiśniaków. Która jest wyrośnięta pszenica? Ta, nie? A! Jest? Czy to nożycami? Jak z... Która to jest? Ta jest wyrośnięta chyba, nie? Jak nasiona zdobyć? Kurde, już nie pamiętam, jak to się robiło. Kurde, nie pamiętam pszenicy, jak się robiło. Jak tam czas? A, kurde, dobra. Musimy przenocować gdzieś. Okej, tu jest wieśniak, nie chcemy go prowokować. Chcemy złupić to i zabić jak najmniej wieśniaków. Taki jest plan. Nie wyrosło jeszcze. Okej, czyli musimy tu pobyć trochę. Okej, ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra, musimy się zabunkrować i kolejnego poranka wracamy do tego. Po co jest Mr. Meat? Do handlu chyba. W jednej z tych chat przenocujmy. Masz już snopki, może uda się wziąć ziarna z nich. Właśnie ja nie wiem, jak się zdobywa ziarna. Nie pamiętam.
Musi być wyższe, aha, okej. Okay. Czyli przez noc, kto wie, być może wyrośnie. W sumie to ja mogę zostawić tu ten śpiwór i tak tu wrócimy. Bo być może to potrwa trochę. Okej. Okay. Creeper. Może trzeba zmielić? Zobaczmy. Czy tu coś jest? Tak, trzeba przesiać przez hopera z wiklinowym filtrem. Okej. Okej, wszystko jasne, dobra. Czyli przesiać, żeby zdobyć nasiona. Albo zmielić, żeby otrzymać mąkę. Okej. Okay. Dobra, czyli tak to działa. Dobra, spoko. Czyli technicznie mamy już ziemniaki i pszenicę. O, się przestraszyłem, kurde. A to ci. Dobra. Teraz jak w tych chatach też może być coś dobrego. Tak, marchewek tu chyba nie ma. Księgi mogą być. Są księgi. Potrzebuję ich. Okej. Dobra, są księgi. Tego potrzebujemy. Dzięki temu nasze zaklęcia będą potężniejsze. Tylko pytanie, czy mogę tym toporem je zebrać. Nie, kurde. Muszę mieć żelazny topór, żeby to zebrać. Chyba wrócimy do tej wioski. Wrócimy do tej wioski. Jedyne, co mogę zebrać, to księgi. Ale z ksiąg mogę zrobić chyba to. Bookshelf. Tak, okej, czyli zabieramy te księgi, tak czy inaczej. Ekonomiczniej byłoby, gdybym ja żelaznym toporem to zebrał. Czy otrzymujemy trzy księgi z jednego? A i tak otrzymujemy. Czyli jedynie tracimy deski. Okej. Okay. Czyli to nie szkodzi. Nie tracimy materiału. Dobra. Teraz tak. W wioskach jest też przeważnie kowal, gdzie możemy znaleźć też bardzo dobre rzeczy. Pytanie, czy tu jest. Okej, okay, możemy obserwacji dokonać stąd. Mamy kościół z wieżą. I tu możemy się rozejrzeć po wiosce na spokojnie. Dobra, czyli ja nie widzę marchewek. Chyba wszystkie te uprawy to są ziemniaki. I pszenica, o ile się nie mylę. Kowala chyba tu nie ma chaty. Chyba nie. Tam mogą być księgi w tych małych chatkach, nie? Ciekawe. Mam tylko słomę. Straw. Okej. Okay. Zobaczmy. Która? Tak, to nie jest pszenica, to jest. Tak, okej, okay, to nie jest. To jak zebrać pszenicę? Nie wyrośnięte było po prostu, czy co? Okej, okay, wiecie co, ja ubiorę żelazną zbroję. Wieśniacy potrafią być bardzo niebezpieczni. Jest niewyrośnięte. Mhm. Zobaczmy z tej strony. Ci wieśniacy się rozbiegli prawdopodobnie po okolicy za zwierzętami. Tak, więcej ziemniaków. Na jakim etapie pszenica jest odpowiednio wyrośnięta? Już nie pamiętam tekstury. To nie jest wyrośnięta? Trzeba to pielić niestety. Zobaczmy to. Czy to jest wet? Nie, straw.
Czy jakiś sposób zbierania tego? Chyba musiało wyżej wyrosnąć, nie? To jest wyżej? Okej, to jest wyżej, to jest chyba wyrośnięte. I jak się to robiło? Chyba, trzeba było chyba jakiegoś narzędzia użyć specjalnego. I tylko to u góry się chyba zbierało. Kurde, nie pamiętam, jak to się robiło. Tak, ale to jest wyższe niż to. To fizycznie jest wyższy blok. To coś takiego było. Ręką można zbierać. Jeszcze wyżej musi być. Aha, okej. Okay. Dobra, czyli przenocujemy jeszcze jedną noc. Spędzimy tu jeszcze jedną noc. Tamte są wyższe? Tutaj te? Troszkę niebezpiecznie blisko tych wieśniaków. Nie, jeszcze jedno stadium chyba, nie? Musi być. Ja muszę to pielić, bo kurde. Muszę pielić to, cholera. Dobra, nie chcę prowokować tamtych wiśniaków. Zgarnijmy troszkę więcej tego. Łatwiej będzie wystartować z naszą uprawą. I chodźmy do jeszcze tej jednej chaty tu. Są księgi? Nie ma, okej. Okay. Czyli... O, ale może będzie skrzynia tutaj. Nie, nie ma nic. Te bloki teoretycznie są dość użyteczne, ale... Co ja je zabiorę? A, to jest niezablokowane. Kilka dni czekałeś, aż wzrośnie? Tak wygląda, jakby było prawie gotowe. Ale trudno powiedzieć. Plus jest taki, że możemy przewinąć noc. Co oczywiście pomaga. Okej, czyli tam dalej się nie zapuszczamy w tą wioskę. Nie ma chyba takiej potrzeby. Dbajmy tutaj o jakieś jedno poletko. Powiedzmy o to. Pielmy to. Tak, okej, okay, czyli nowych budynków, więcej budynków ciekawych tutaj nie będzie. Ale kurde, dobra, dobre znalezisko. Co da nam ziemniaki? Co dadzą nam ziemniaki? Po pierwsze, można je gotować. Nie pamiętam, ile przywracają głodu. Upiec albo ugotować, albo połączyć ze stekiem, okej. Okay. Okej, okay, mamy dużo przepisów, okej, okay, dużo nowych przepisów. Tak, ziemniaki w wielu przepisach są stosowane. Przeważnie z marchewką, z tego co widzę. W domku można nocować. Ale ja wolę się oddalić, tak żeby wieśniacy się nie rozchodzili bardziej. Tak mi się wydaje. Kurde, nie pamiętam, jakie to było stadium, ale... Chyba już niewiele brakuje. No to jest... Dopiero co zaczyna rosnąć pszenica. To jest chyba zebrane już. Tak to wygląda, nie? Że to jest siano tylko. Tak jakby z góry już było tu zebrane. Czyli wydaje mi się, że to jest przedostatnie stadium, że to jest prawie wyrośnięte. Może jednak warto w domku przenocować, żeby się upewnić, że czas tu płynie. W sumie. Chyba tak zrobimy. Okej, chodźmy po śpiwór. Czemu nie zbieram wszystkich ziemniaków? Bo mi się nie zmieszczą w ekwipunku. Ja nie potrzebuję wszystkich. Mając tę odrobinę, wystartujemy z naszą uprawą i będziemy tego mieli masę. To tylko kwestia czasu. Okej, okay, tego nie potrzebuję w sumie. Siano jest bezużyteczne dla nas. Jakiś domek z drabiną. A tak, będziemy mogli obserwować ten kościół. To jest najlepsze miejsce.
Kurde, nie będę mógł przenocować, bo jest zbyt blisko wroga. Coś tak mi się wydaje. Okej, okay, no to przekonam się o tym w nocy. Jak tam czas? Prawie zachód słońca. Kurde, na tamtych poletkach właśnie coś się zmieniło. Tylko tu wiśniacy są, cholera. Zobaczmy tam na szybko. Może stream do północy? Tak, ja będę chciał chyba jeszcze... Znaczy dokończyć tą wyprawę. Zebrać pszenicę i wrócić do bazy. Ok, ja tak tylko patrzę, czy to już wygląda na gotowe do zebrania, ale chyba nie. To technicznie... To jest niższe, ale bardziej wyrośnięte. To wygląda jakby już było zebrana... Kłosy były zebrane, tak to wygląda. Do czego pszenica? Do wielu przepisów. Dobre źródło jedzenia. Potrzebujemy tego też, żeby rozmnażać niektóre zwierzęta. Krowy i owce. Bez pszenicy się nie da, bez mąki. Blisko dżungla, żeby coś nie przylazło. Tak, tak, tak. Czy nie mogę po prostu zabić tych wieśniaków? Mogę, ale nie chcę, bo miecz mam prawie zużyty, to po pierwsze. Oni są dość niebezpieczni, spalę też dużo kalorii. A poza tym będziemy chcieli na pewnym etapie odczarować wieśniaków. I być może to jest jedyna wioska w jakimś tam promieniu od naszej bazy. Dlatego nie chcę ich zabijać, bo potrzebujemy różne typy wieśniaków. Oni mają różne klasy. I dopóki nie odczaruję opętanego wieśniaka, to nie wiem, jaką ma klasę. Czyli możliwe, że tu jest jakiś, nie wiem, rzeźnik. Jedyny w promieniu 10 dni od spawnu. Tu jest jeden rzeźnik w tej wiosce. Możliwe, że jeżeli zabiję jednego wieśniaka, to będzie właśnie on. Dobra, zobaczmy, czy możemy iść spać. To chyba niczego nie podpali. Nie mogę, za blisko wrogowie, kurde. Czy zaryzykować sen tu? Okej, okay. Ale... O kurde. Dobra, na środku to ustaw. Pająk może tu wejść i nas zjeść w nocy. Czyli... Czy to nas zabezpieczy przed pająkiem? Chyba. Tylko pamiętaj, żeby nie brać do siebie wieśniaków, którzy puszczają muzykę z głośnika w autobusie. A, tak. Dobra. Okej, zróbmy przerwę też, moi drodzy. Czyli na razie nie idę spać. Zróbmy przerwę parominutową i potem zobaczymy, czy nasza wyprawa dzisiaj się zakończy sukcesem. Czy też nie? Czyli dynie, ziemniaki i pszenica. I księgi. Dobra, krótka przerwa. Zapraszam za parę minut i potem, nie wiem jeszcze ile. Czekamy tylko na tą pszenicę, zgarniamy ją i wracamy do bazy z dobrymi łupami. Spróbuj zebrać jedno całe pole na próbę. Nie, nie. Nie, jeżeli ja widzę jakąś typ tekstury, zbieram i nie ma rezultatu, to znaczy, że nie będzie. Nie, musimy poczekać na... To inaczej będzie wyglądało. Po prostu. Dobra, krótka przerwa. Czy mógłbym zrobić ścieżkę z bazy do tej wioski? Mógłbym, ale nie wiem, jak to jest daleko. To by ułatwiło sprowadzenie tych wieśniaków. To dzisiaj do 24? Nie wiem. Aż wypełnimy zadanie. Na pewno nie dłużej niż do 24. Dobra. No kurde, pająki. Czy to drewno nas osłoni? Chyba tak.
Dobra, na razie niech zostanie to. Jak ta pszenica wygląda? No, technicznie w nocy chyba nie rośnie. Zrób sobie jeden piec, będzie na przyszłość. Nie, to za długo. Za długo będzie trwać chyba. Dobra. Dalić się. I zobaczmy na to poletko, które mamy dość blisko. Wieśniak. Okej, będziemy musieli zabić chyba. Okej, wyglądają inaczej? O kurde, pekisz. O nie. To będzie wymagało wielu trafień. Dobra, więcej tajemniczego mięsa. Czy to już inaczej wygląda? To jeszcze nie, to nie jest jeszcze wyrośnięte chyba. O, chyba się zmieniło. Podrosło. Chyba troszkę się różnią niektóre. O tak, rośnie. Tylko czy to jest gotowe? Z tego co pamiętam, tekstura dość znacząco się zmienia, kiedy jest ostatnie stadium. Kiedy jest gotowe do zbioru. Dość wyraźnie to widać, czyli... Wydaje mi się, że musi mieć taki kolor jak to. I u góry po prostu są kłosy jeszcze. To mógł być kapłan? Mógł być. No ale trudno. Okej, musimy tu kurde potrolić, kurde poczekać. Niestety nie ma innej opcji. Tak, nie mogę się oddalić, bo wtedy czas się tutaj zatrzyma. Dosłownie tak, musimy kurde poczekać na to. Tak, bo jeżeli ja się oddalę, czas się tu zatrzyma. To obok domu z płotkiem jest wyższe. A, zobaczmy, ale to nie ma jeszcze tego koloru. Bo chyba zaczynam sobie przypominać. I to musi mieć odpowiedni kolor. Okej, tu jest dość wysokie, ale... Nie. Musi być wyższy. I mieć taki kolor jak to. Ale rośnie w oczach. To kurde rośnie cały czas. Może na innych polach już jest wyrośnięte? Właśnie tak patrzę. Tam nie widzę. Tu też nie widzę. Musi mieć taki kolor jak to. Kurde, już wygląda na prawie gotowe. Ale musi być... Tak, musi być możliwość... nie wiem, widzicie tutaj taki sześcian? Dwa sześciany muszą być chyba. Jeden nad... Jeden to będzie... To są łodygi, a drugi sześcian mniejszy to są kłosy. Czyli to musi do takiego stanu być doprowadzone. Tak, musimy poczekać. Niestety. Te zielone na każdym polu to ziemniaki, żadnej marchwi. Tak mi się wydaje. Wszystko tak samo wygląda. Tak, to są ziemniaki wszystko. Marchew była... Zobaczmy jak wygląda marchew. Ale jest dużo bardziej czerwona. Tak, okej, okay, czyli dużo... Znaczy mocno by się różniła od ziemniaka na pewno. Autor tej paczki tekstur się upewnił, że wszystko jest dość wyraziste, nie jest do siebie podobne. Okej, okay, zobaczmy, zaryzykujmy, zobaczmy na szybko na to poletko. Nie, jeszcze nie gotowe. Być może jeszcze jeden dzień, ale jest prawie wyrośnięte.
Wraz z pszenicą mamy komplet do ciasta na rozmnażanie krów. Tak, i owiec też. Ja nie sprowadzałem na razie owiec, ponieważ nie możemy ich rozmnażać i nie potrzebujemy wełny. Ale tak, owce też ciastek chyba potrzebują, z tego co pamiętam. Ile zajmie mi powrót do bazy? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Bo wiele dni podróżowaliśmy, ale nie w jednym, nie w linii prostej. Wracać będziemy w linii prostej i na pewno będzie szybciej, ale nie wiem na ile szybko. Jak tam sytuacja z jedzeniem? Czyli mamy tylko 13 tej szynki z jajkiem. Możemy doić krowy. I możemy zapeklować dwa kawałki mięsa awaryjnie. Okej, zobaczmy, czy tu przeżyły jakieś krowy. Czekając, może je wydoimy, żeby troszkę kalorii mieć darmowych. Ziemniaka można do 64 zebrać? Nie wiem, w sumie zrobimy test. Wydaje mi się, że do 16. Okej, tu zabili chyba to wszystkie krowy. Tak, tak, zombie pozabijały zwierzęta, dobra. Rośnie w oczach, ale jeszcze chwilę chyba. 16, ok. Dobra, nie chcę więcej, nie chcę zapychać ekwipunku, nie potrzebujemy aż tyle tego. Tak, wydaje mi się, że jeszcze jeden dzień będziemy musieli poczekać. Może wieczorem będzie gotowy. Prawie, ale warto poczekać. Powrót łatwiejszy, gdyż idziesz prosto bez rozglądania się. Tak, tak, dokładnie. Czyli... Okej, okay, wróć... Gdzie nam... Gdzie jest baza? A, baza jest tam. Okej. Okay. Pytanie, czy ten deszcz jakoś wpłynie na przyrost, tempo przyrostu tej pszenicy? Co czekając, niech nam się pieczy ziemniak w sumie. Chodźmy do tego kościoła. Ja tu mogę chyba spalić. Chociaż lepiej u góry. A nie, u góry mamy kurde drewno. Czy to podpali tą drabinę? Już nie pamiętam. Dobra, ognisko dajmy tu. Właśnie, można tak upiec ziemniaka? Na patyku? Nie jestem do końca pewny. A, nie. Czyli ziemniaki jedynie w piecu albo w kotle. Ale to możemy upiec. Chyba warto, bo nie wiem jak będzie z jedzeniem. Nie wiem jak będzie z jedzeniem. Okej, ciekawość mnie zżera, jak wygląda ta pszenica. Chyba wygląda inaczej. Chyba wygląda na gotowo. Kurde. Ale poczekajmy, bo tak czy inaczej już minęło dość dużo dnia. Znaczy nie wiemy nawet jaka jest pora i nie byłoby sensu, żeby ruszać w drogę powrotną do bazy. Teraz poczekamy chyba. Bo nie jest agresywny. A, nie jest. Zombie z żelazną łopatą. I dzień. Okej, okay, spoko. Okej, okay, chyba pszenica jest gotowa. O kurde, w końcu, dobra. Zejdźmy stąd. Zabijmy to zombie z żelazną łopatą. Gdzie ono jest? O.
Zabierzmy łopatę. Okej, dobra, szybko zgarnąć pszenicę i spadamy stąd. O, to jest gotowe. Dobra, odblokować miejsce w ekwipunku, co możemy wywalić. Zróbmy peklowaną wieprzowinę. To zwolni jedno miejsce i dawaj. Okej, to jest gotowe, tak. Ma inny kolor i jest wyższe. I jest osobny sześcian, czyli mamy zboże, które trzeba przesiać oczywiście. Okej, zbierzmy odrobinę więcej stąd i ruszamy w drogę. Okej, to nie było gotowe. Tak, tak, tak. Na dole mamy słomę, którą też możemy zebrać. Okej, mamy tego dużo. Dobra, spadamy stąd. Czyli kompas. Okej, jak tam czas? Mamy jeszcze troszkę czasu, oddalmy się stąd. Nawet sprintem, tak żeby wieśniacy nas nie zabili. Zobaczmy jeszcze, czy tu nie ma przypadkiem marchewek, ale nie, to są tylko ziemniaki. Dobra. Okej, sukces. Włączmy muzykę. Okej. Teraz tylko wróćmy do bazy i kończymy na dzisiaj. Taki sobotni long live. Tak. Troszkę z partyzanta. Ale nawet dobrze, bo jak sami widzieliście, ta wyprawa była bardzo długa. I jeżeli bym to rozbijał na kilka streamów, to... Tak, to nie... jeden stream by nie był zbyt ciekawy. Czyli nawet dobrze się stało, że troszkę dłuższy stream. Bo cel zrealizowany dzięki temu. Aha, kompas do ręki. Jak tam jedzenie? Okej, 5. Będę musiał jedno zjeść, będziemy mieli 4. Moglibyśmy kryzysowo po prostu polowania zrobić, rozpalić ogniska, ale to byśmy musieli wiele dni spędzić, czy kilka dni, żeby to wszystko upiec z prymitywną technologią. Okej, tu cały czas pustynia. Polujmy na świnie, przynajmniej wrócimy i kolejnymi łupami. Dżungla. Okej, baza tu. Ja tak za bardzo nie robiłem rekonesansów na wschód właśnie. Okej, ale są kolejne bagna i dżungla. Okej, wydaje mi się, że to są bagna. Okej, jest obelisk. Wiem, gdzie jesteśmy. Za chwilę, okej, nie musimy nawet płynąć łódką. Tu jest kawałek gościńca, który dobudowałem. Okej, sukces. Mamy sukces. Kurde, akurat. Akurat na godzinę 24. Tak, to już tą okolicę znam. I tu mamy gościniec. Który nas przyspieszy trochę. Dobra, dawać. Set mil? No nie wiem, czy aż tyle, ale...
A, okej, była nawet ciekawa przygoda. Było niebezpieczeństwo, był trudny teren, były nowe odkrycia i przede wszystkim był sukces, bo znaleźliśmy naprawdę dobre rzeczy. Tytan, dzięki także za donację. Aż mi głupio za tak absurdalnie hojną donację. Wielkie dzięki. Kiedy CK3, a niedługo najpierw Kerbale, czy po nich zapewne Wiktorię, zobaczymy. Po Kerbalach na pewno będzie jakaś strategia, paradoksu chyba. Czyli Wiktoria 3 albo CK3, tak mi się wydaje. Raczej Wiktoria 3, bo wielu ludzi będzie interesowało jakieś pierwsze moje spojrzenie na ten tytuł. Tak, ale CK3 też na pewno się pojawi, bo zawsze będzie jakieś CK3 u mnie na streamach. Pytanie, gdzie pies i co się z nim stało? No, pies jest gdzieś tam, w tamtym kierunku. Ja poza anteną być może zrobię ekspedycję i zobaczymy. Okej, co się stało z naszą bazą? Czy zwierzęta przeżyły? To jest główne pytanie. Słychać kury, to jest dobry znak. Kakao nam ładnie wyrosło. Okej, kury żyją. Trawy im starcza. Nie padły z głodu. Pytanie, czy mamy wszystkie zwierzęta tu? Okej, są 4 krowy i 3 świnie. Świetnie. Uprawy. Wiatrak jest cały. Doskonale. Tak, uprawy nam zarosły, bo wiele dni, kiedy nie było komu pielić. Czyli te uprawy trzeba będzie zregenerować, ale mamy nasiona. Czyli to nie będzie wielki problem. Okej, tylko te 3 przetrwały konopie. I arbuzy nam padły wszystkie. Ale to nie szkodzi. Dobra, ja już to ogarnę poza anteną, moi drodzy. Dobra, wielkie dzięki. Dzisiaj taki troszkę maraton. Bardzo długi stream, ale kurde, jakie łupy. Tak, masa żelaza. Czuję się do przetopienia tak naprawdę, ale księgi, tajemnicze mięso. Z tych opętanych wiśniaków, którego będziemy potrzebować. Dynie, ziemniaki, pszenica. To tyle możliwości nowych otworzy. Na pewno jeżeli chodzi o jedzenie, mamy teraz ultra komfortową sytuację. Już dni, gdzie się męczyliśmy jako myśliwi zbieracze, są za nami. Czyli to jest duży plus, że nie musimy myśleć o jedzeniu, tylko koncentrujemy się na czymś innym, ciekawszym.